to się ma udać. Jak siedzisz i łowisz okazję, byle co wypuszczasz i myślisz, że to za źle, ja myślę, że to śmieszne. Na siebie okrągłe sumy, na ladzie zostawiam resztę. W sensie, przestałem na boki patrzeć, skułem betonowe skoki, zrzuciłem z oczu na nogi klapki. Tak trzeba żyć, nawet jak to jeszcze przepowiednia. Martwię się, co będzie, jak się martwić trzeba będzie przestać. Jestem niespokojny z przyzwyczajenia, najpierw 99 innych nawyków pozmieniam. Chłopaki mają leki na każdy twój ból istnienia. Omijam takie apteki, były ziomki, ziomków nie ma. Czas się nie zatrzymał, kurwa ty zamulasz. Siemanko, siemanko, czas się nie zatrzymał, kurwa ty zamulasz. Elo, elo, ja, elo, siema. Dawno się nie widzieliśmy, panie i panowie, moim gościem w dzisiejszym odcinku jest Biak, kolejny reprezentant Gliwic, członek, były członek albo wciąż członek, o czym się dowiemy zaraz, z takiego składu jak choćby Heavy Mental, dzisiaj autor projektu Nie Odbieram Telefonów. Siemasz, Biak. Yep. Siemanko. Słuchaj, jakoś tak kurde wyszło, że wiesz, mój vlog się zaczął od Bielska Białej, mam tam plan rozszerzać go na południe generalnie rapowe i tak się złożyło, że Gliwice stały się tym ulubionym południem rapowym na początek, bo był i Skorup, i był Michael, i teraz jesteś ty. Także... No widziałem, że ten, że, no. się trochę tutaj przeprowadziłeś wywiadowo do Gliwic na jakiś moment. No. Trochę tak, a w sumie jakby nie było takiego planu, to jakby trochę tak z przypadku wyniknęło. Także zajebiście. Powiedz mi, jak leci u ciebie, jak ci dzień w ogóle minął? Wiesz co, dzień to mi mija dopiero, bo ja w zasadzie tak się czuję, jakby było trochę rano. Jakieś tam małe misje, mały wypadek, o którym ci opowiedziałem przed chwilą, poza nagrywką. Gadamy, jakiś obiad rodzinny, wiesz, niedziela, nie? Typowo. Aha. Dobrze, a kurde, no to dobra, no to przejdźmy w takim razie do jakichś już rapowych kwestii. Mm-hmm. Chciałbym z tobą taki, wiesz, przelot zrobić hip-hopowy jakby twojej przygody z rapem, okay, od początku do końca. Powiedz mi, co cię w ogóle wprowadziło w hip-hop? Jaka płyta, co pierwsze usłyszałeś i cię zajawiło, pamiętasz? Damn, stary, wiesz co, na pewno mój kuzyn, który zresztą jest z Bielska Białej, żeby było śmieszniej, więc jakby te koneksje się znowu zaczynają zawężać. Na pewno mój kuzyn, bo on mi gdzieś tam pokazywał kasety pierwsze, wiesz, pierwsze jakieś rzeczy typu Leroy, typu jakiś, wiesz, Dr. Dre, jakieś takie rzeczy oldschoolowe. Ja nie wiem, co jest pierwsze, ale wiem, że jedną z rzeczy właśnie taką, która zapadła mi mocno w pamięć, jest ta kaseta Dre 2001, którą zajumałem właśnie kuzynowi, w sensie on mi ją pożyczył, ale nigdy mu chyba jej nie oddałem i strasznie banglałem mocno tą kasetę. Pomimo tego, że jakby West Coastowe rzeczy nie są moim ulubionym rodzajem rapu, to od tego mocno się, wiesz, wkręciłem w... No i dalej poszło jakoś tak, wiesz, jak to jest, w sensie... No to był ten moment, kiedy wszystko się tak naprawdę rodziło u nas i jakby nie jestem na pewno z tej pierwszej fali, że znam wszystko od samego początku. Raczej bym powiedział, że mam paru, nie wiem, starszych ziomków, którzy wiedzą więcej na temat początków, ale gdzieś tam jak wychodziło, nie wiem, jak było jeszcze, nie wiem, 6 do 10 zespołów na krzyż w Polsce, no to wszystko to od początku chłonąłem jak leciało, nie? Wtedy jeszcze bym nie nazwał tego jakimś tam świadomym słuchaniem i wyrobionym gustem, tylko jak było, wiesz, 10 zespołów, to się słuchało wszystkiego, nie? To no tak, tak w kwestii polskiego rapu, a ze Stanów jakby to też bardzo losowo. Zanim skumałem, co ja lubię, to po prostu co mi wpadało, to słuchałem, nie? Potem się gdzieś tam zatrzymałem dłużej przy Gangstarze, przy Mobb Deepach, raczej takie West Coast, East Coastowe klasyki, że tak powiem, nie? Tak to wyglądało. No to a powiedz mi jeszcze, który to jest ten rocznik w ogóle? Ten co ty. Ten co ja, 85. Tak. Dokładnie. High five, kurwa. Elo. No to by się zgadzało, bo ta płyta Dre pierwsza, ona się nazywa 2001, ale ona wyszła w 99. Dokładnie, nie? Tak, dokładnie. Więc tak. Ja już tam wcześniej już, wiesz, to jest płyta, którą najbardziej pamiętam z początku, bo wcześniej już słuchałem rzeczy, tam nie wiem, 97, 98, to już gdzieś tam mi się przewijały te rapowe rzeczy, ale jeszcze to było takie turbo przy okazji, nieświadome i tak dalej, nie? A to była taka kaseta, którą po prostu jak włożyłem do Walkmana, to wiesz, ja do dzisiaj jakby znam na pamięć
tą płytę, nie? Gdzie nie jestem, jakby nie mam super pamięci i jak mi wymieniasz numery z jakichś innych materiałów, które nawet lubię, to nie pamiętam ich tak super dokładnie jak akurat tej płyty, nie? No, no to bo to rzeczywiście 99 to był jeszcze taki okres, w którym było generalnie, nie wiem, no 20 hip-hopowych płyt w Polsce. No, nie? No to nawet nie wiem, czy nie przesadzasz, nie? W sensie, no tak, no nie było więcej na pewno. No, jakoś tak, no. A skoro już jesteśmy przy tej płycie, czy ty wiesz w ogóle o tym, bo ja się dowiedziałem o tym w ogóle stosunkowo niedawno, co mi trochę rozbiło beret. Wiesz, że kawałek Steel Dre w ogóle pisał Jay-Z? Wiem, w sensie wiem. Był ghostwriterem? Tak, wiem. Wiem, że tam w ogóle jest dużo ghostwriterskich historii na tej płycie i generalnie Dre jakby no, nie jest jakby, wiesz, autorem tekstów, nie? Tylko a jak to się, a jak ci się, no i, no i jak to odbierasz po dzisiaj, nie wiem, jak to... Wiesz co, dowiedziałem się o tym w sumie, jak już tak trochę miałem wyjebane na takie kwestie, w sensie na początku bardzo prawidłnie podchodziłem do takich rzeczy i to jest tylko kwestia tego, czego od danego artysty oczekujesz. W sensie, wiesz, kurde, od początku. Ghostwriting dla mnie nie jest czymś tak turbo złym, bo jeśli jesteś na tyle sprawnym typem i dobierasz sobie takie teksty, które odpowiadają temu, o czym chciałbyś powiedzieć i tak dalej, i mówisz to w jakiś taki sposób charyzmatyczny, to ja nie widzę w tym nic aż tak złego. W sensie, kiedyś widziałem totalnie, a teraz tak podchodzę do tego, że jakby, wiesz, skoro jesteś lepszy w innych rzeczach, to może daj komuś, kto jest lepszy w jakichś jeszcze innych, wiesz, połączcie siły i zróbcie coś super, nie? Więc jeśli chodzi, poza tym, no też jakby z sentymentu do Dre, ale nie potrafię go jakoś tam, wiesz, nagle powiedzieć, że wiesz, że jest jakimś fejkiem czy coś, nie? Bo to no, poza tym, no, to są goście, którzy się też wywodzą z innych czasów, no. Dre zaczynał jak, wiesz, jako disc jockey stary w takich, kurde, śmiesznych strojach, dyskotekach i tak dalej, nie? To oni jakby... Mi się wydaje, że oni po prostu zaczynali w totalnie innych czasach i to trzeba jakoś tam zrozumieć. U nas hip-hop od razu był, wiesz, wszyscy prawiniacy, jakby... Prawdziwość 101%, nie? Więc trochę mam na to wyjebane. Jak coś jest fajne, to jest fajne, nie? No, ja nie mam, ja nie wiem, czy tam nie chodziło też o kwestię Snoopa w ogóle, no nie? W jakim sensie? No, że w sensie Jay-Z pisał to, co Snoop nawija. A okej, możliwe. Ale nie wiem w sumie tego na pewno, ale no, ja mam tylko jakby jedyne takie zastrzeżenie, żeby to było open, no nie? Żeby nie było no tak, zasadzie, tak, że ktoś tak. ci pisze, a ty kurwa fuja grasz, że sam napisałeś. Tak, to fakt. I nie ma dla mnie problemu z tym do momentu tego, jeśli nie rozmawiamy o, wiesz, jak to się mówi, o lyricist, no nie? Czyli o raperach, którzy są dobrze lirycznie. No nie możesz być uznawany jako, wiesz, GOAT, no nie? The greatest of all time, jeśli nie piszesz sobie tekstu, a poza spoko. Tym... No, no tak. Jak coś jest fajne, to jest fajne, byleby nie lecieć w chuja rzeczywiście, żeby to było jakby otwarcie powiedziane, no dokładnie. No, ja ci powiem, że a dałbyś sobie napisać tekst? Wiesz co, dałbym sobie, ale nie z tego powodu, że jakby potrzebuję pomocy w pisaniu tekstów, tylko z powodu jakby sprawdzenia się i zobaczenia na przykład, jak mi się rapuje czyjeś rzeczy. Czy jako taki eksperyment, czemu nie, nie? Ale też jakby otwarcie mówiąc, że wiesz, że jestem tylko wykonawcą tekstu, nie? Ja chyba albo ja wiesz, wydaje mi się, że ciekawym na przykład, ciekawym eksperymentem byłoby opowiedzenie jakiejś historii, którą chcesz zarapować, dać ją komuś, komu ufasz w kwestii, wiesz, napisania tego i wydaje mi się to wtedy fajne, nie? W jakiś tam sposób, ale no to bardziej jako eksperyment i jakieś takie ćwiczenie niż, wiesz, niż, no nie chciałbym się robić płyty. Ja generalnie jakby w rapowaniu to pisanie tekstów i to, o czym ja w danej chwili chcę powiedzieć, jest dla mnie chyba najbardziej istotne, nie? Więc już nawet jakby ten moment pisania tekstu czasami nawet jest męczący dla mnie i tak dalej, ale to jest jakiś tam równie ważny na pewno z tym, jak go zarapujesz. To są elementy, które muszą się dla mnie zgrywać w całość, żebyś mógł powiedzieć o kimś, że jakby jest, wiesz, kompletny, nie? Mhm. Dobra, a powiedz mi w takim razie, skoro już tu jesteśmy, kiedy w takim razie zacząłeś pisać? Skoro zacząłeś słuchać w 99, to kiedy zacząłeś pisać cokolwiek sam? Wiesz co, ja dość późno zacząłem, w ogóle dość późno zacząłem rapować. Ja w ogóle najpierw graffiti malowałem dość długo, znaczy długo, może nie długo, ale intensywnie na pewno, nie? Tak, wiesz, tak, że jak w to wszedłem, to było takie 2, 3, może 4 lata, kiedy po prostu totalnie byłem w tym.
Na jardy też zapierdalałeś? Wszędzie zapierdalałem. Znaczy nie jestem jakimś tam super kolejkowcem, nie będę świrował tutaj, wiesz, jakiegoś super wandala, bo mam ziomków, którzy są, wiesz, dużo bardziej, dużo więcej zrobili w tej kwestii ode mnie, ale jakby to było coś, co mnie pochłonęło na kilka lat i dopiero gdzieś w 2005 roku, czwartym, piątym, jakoś zacząłem, wiesz, pierwsze rzeczy pisać, czyli miałem już te 20 lat, powiedzmy. Co jak na tamte stare czasy, wydaje mi się, że to było dość późno, nie? W sensie często słyszę, że ktoś zaczął jak ma 15, 16, wiesz, a jakoś mi się tak wydawało, że to jest dość późno, no ale od razu zacząłem jakby i od robienia bitów, i od rapowania, i od razu jakieś tam sobie swoje studio zrobiłem pierwsze, wiesz, w piwnicy śmierdzącej, wytłoczki po jajkach, te sprawy, wiesz, klasyka, Arenowa, jakby no. Od razu w to też wszedłem tak na 100%, nie? No ale to widzisz, to ja na przykład nie wiedziałem u ciebie o tej historii z graffiti w ogóle, a to trochę bardziej tłumaczy mi teraz tą okładkę, którą wam Turbo zrobił do tej płyty. No. Jak ta płyta się nazywała? The Winners. No. No widzisz, no to fajnie. No ja co prawda miałem też jakąś historię z graffiti, ale podejrzewam, że moja była jeszcze kurwa biedniejsza niż twoje. I to dużo, także nie ma co opowiadać. Dobra, no to a pamiętasz jakby taki w ogóle jakby impuls, sam moment, w którym też zacząłeś pisać, jakby może nie wiem, czy cię jakaś coś cię szczególnie do tego skłoniło, czy nie, czy po prostu jakby naturalna kolej rzeczy, słuchania, wpisanie. Wiesz co, ja w ogóle, bo teraz tak, bo powiedziałem ci, że zacząłem pisać jak miałem 20 lat, ale raczej bym tak sobie szybko przewinąłem to i wydaje mi się, że wtedy zacząłem pisać i od razu nagrywać to, co piszę, ale takie pierwsze moje próby samego pisania to były w jakiejś, nie wiem, w 8 klasie podstawówki gdzieś tam, jak miałem 15 lat i wychodziły pierwsze jakieś tam zespoły, to gdzieś tam coś już próbowałem robić, ale to było takie, wiesz, zabawa, nie? W sensie rymowanie dla rymowania, nawet tego nie rapowałem, tylko sobie to pisałem i w głowie rapowałem, jakby to mogło brzmieć, nie? Więc trochę nie wiem w sumie, trochę nie wiem co, jakby pamiętam pierwsze numery gdzieś tam w domu nagrywane na jakimś dynamicznym mikrofonie, takie totalnie pierwsze, ale nie znam jakby powodu, w sensie nie wiem co się stało, że nagle, że to się stało wtedy, a nie kiedy indziej, nie? W sensie po prostu zacząłem i tyle, nie? A jak już zacząłem, to zacząłem dużo robić od razu. Ja myślę, że są plusy tego akurat, że wiesz, że dość późno jakby zacząłeś nagrywać, powiedzmy, bo nie masz, wiesz, ja mam zupełnie odwrotną sytuację. Ja mam tak, że zacząłem pisać i zaraz to zacząłem nagrywać. Okay. I wiesz, dużo jest takich jakby rzeczy, które gdzieś tam wyszły moich w 2000 na przykład, a ja kurwa... No i są po prostu kulawe, wiesz co chodzi. No ale jakby... wiesz, no ale jakby no teraz też mając, wiesz, jesteśmy w 2021, nikt nie będzie oczekiwał, że rzeczy z 2000 twoje są jakieś, wiesz, są jakimiś rozpierdalatorami, nie? No to jest jakiś tam trening, część historii. Ja na przykład do swoich rzeczy, które też nie uważam za jakieś super fajne, też podchodzę w taki sposób, że no jest jakaś droga, którą musisz odbębnić, wiesz. Od punktu A do Z, no i tyle, no i tak do tego podchodzę. I masz trochę racji, że nie ma, że jakby nie, jakby dużo rzeczy schowałem do szuflady i one nie ujrzały światła dziennego nigdy, ale z drugiej strony myślę sobie, że takie szybsze wystawienie się na krytykę i jakiś taki trening może dać ci trochę więcej na przyszłość od razu, nie? Wiesz, szybszą szkołę życia jakąś taką, nie? A ja się trochę czaiłem z tym wszystkim i w zasadzie do teraz tak mam, że ja się trochę czaję ze wszystkim, co robię, więc no są dwie drogi, no wiesz. No. No fakt jest taki, że nie masz rzeczy przypałowych gdzieś tam w eterze, no nie? Spoko, dzięki. A ja parę mam, kurwa, niestety. Okej. No wiesz, kurwa, no to nie jesteś ty teraz. Jakbyś nagrał je teraz, to byś się może mógł czuć dziwnie, nie? Ale to jest element procesu. Dobra, a powiedz mi teraz to, chciałbym teraz zrobić z tobą taki przelot przez twoją dyskografię. Okej. Ja mam wypisane tutaj tak naprawdę raz, dwa, trzy, cztery projekty, pięć. Chciałbym, żebyśmy to ubrali w jakieś daty i ewentualnie, żebyś to uzupełnił o coś, o czym mogłem zapomnieć. Dobra, nie? Z datami może być ciężko, może mniej więcej ci opowiem, bo ja jestem strasznie kulawy w liczby, ale próbujmy. Dobra, ja teraz nie wiem, to tak, mam taki projekt tu zapisany, w ogóle to nie jest projekt, ale to jest... Okay. Rzecz, z której ja cię chyba usłyszałem po raz pierwszy. I to jest teledysk do kawałka Style Wars, gdzie byłeś z Kopikiem i z rowerem. Pamiętasz, w którym to roku to było mniej więcej?
Ja już wtedy nagrywałem chyba heavy z młodym. Tak, nagrywałem na 100% heavy metal z młodym już wtedy, więc to było w roku 2012. Okej. Okay. 2012, ale to na pewno nie jest pierwsza rzecz, która ode mnie wyszła. Ale wiesz, jakby to nie był żaden projekt. To był teledysk promujący bitwę freestyle'ową we Wrocławiu bodajże. I tam chłopaki się do mnie odezwali, tam w ogóle beat Lanek zrobił i Lanek jeszcze był wtedy producentem, tam jak chłopaki do mnie pisali, wiesz, mamy tu takiego ziomka z Krakowa, zajebiste bity robi, to coś tam, nie? Widzisz, że jest teraz Lanek, nie? Tak jakby też taka, tak fajnie to obserwować od wtedy. W ogóle ja miksowałem ten kawałek i do dzisiaj jestem wkurwiony, że tam te wokale są strasznie głośne, jestem trochę, wiesz, jak tego słucham, to lubię to bardzo, ale trochę mnie boli, jak wiesz, brzmienie tego, no, ale nie jest to pierwsza rzecz. Powiedział. Dla mnie mega, ja się kurwa mega jarałem tym kawałkiem. Spoko, ja go też lubię. Nie? Dobra, przed tym rozumiem, że był mixtape z Michaelem Niger. Tak, no tak, tak. Białym a czarnego, to tak. Było... Kurde, nie pamiętam teraz, nie zapisałem sobie tej daty. To było 2011? 10, 11, coś takiego, no, coś takiego. Chyba 11 bardziej bym stawiał. Dobra, powiedz mi, czy przed tym jeszcze coś było? Tak, przed tym była ekipa True Crew, którą mieliśmy w Gliwicach tutaj lokalnie. Tam w tej ekipie był też HWR, byłem ja, był Escobar. Freestyle'owiec gliwicki, wiesz, tak, miał kiedyś w UBW. Tak, no właśnie. Był on. W ogóle True Crew to jest taka ekipa, że jakbym miał wszystkich członków, którzy się przewinęli od początku wymienić, to musiałbym wymienić pewnie z 15 osób, bo jakby ten skład się cały czas zmieniał, ale jakby takim trzonem, który był najdłużej, to byłem ja i HWR tak naprawdę, bo czasami ten skład miał dwie osoby, czasami wiesz, pięć. Różni ludzie przychodzili, odchodzili, był jeszcze tak dłużej z osób, które dłużej z nami jeszcze współpracowały, to był NKS. On bardziej był w klimacie takim reggae, raga, wiesz, trochę rapował, trochę śpiewał. I był jeszcze Pablo, mój ziomal z dzielnicy, który no, ja do dzisiaj żałuję, że on nie rapuje dalej, bo wiesz, bo uważam, że wtedy no, poziomem to wiesz, to był wyżej od nas. Tak jakby wiesz, według mojego gustu to był kozakiem, no ale on też przestał rapować. No i ten skład, wiesz, myśmy prawie mieli nagraną płytę. Nagraliśmy kiedyś epkę taką w składzie True Crew trochę zmienionym, pierwszą epkę nagraliśmy, ona sobie gdzieś tam poszła, przez nią poznałem Michaela. Jak ona się nazywała? Ona się nazywała, Boże Święty, Tajny Vibe. Okay. I robiliśmy okładkę taką w takiej kopercie, jak wiesz, jak ten, jak Wąglik wtedy stary, to były te czasy, że wiesz, że tam w kopercie, wiesz, rozdawaliśmy, wiesz. No i ten, no i w ten sposób poznałem się w ogóle ze Skorupem, z Michaelem, bo przez to, że wypuściłem tutaj coś w Gliwicach, no to jakoś tam się trochę jakby, wiesz, zziomaliłem z gliwicką sceną hip-hopową. No i to była pierwsza rzecz, potem był mixtape. A w którym roku ona wyszła mniej więcej? Stary, ciężko mi będzie powiedzieć, 2007-2008, tak bym coś takiego bym strzelał. Bardziej okay. 8 może nawet. Potem był remont mixtape, który też nagraliśmy jako True Crew i on był na bitach trochę naszych, trochę kradzionych. Taka bardzo mixtape'owa forma, wiesz, nagrywana w piwnicy, rozdawana na hip-hop campie. Kolejna rzecz to była prawie... No to w którym roku jeszcze ten remont? Myślę, że z rok później, bo poszliśmy za ciosem wtedy z rok później. Myślę, że 2010 to było. I potem w trakcie jakby tego nagrywaliśmy cały czas płytę, ale że byliśmy trochę nieogarami, byliśmy młodzi i generalnie jakby ciężko było to za mordę złapać, bo było pięć osób, wiesz, to ta płyta nigdy nie ujrzała światła dziennego, tam mieliśmy z 8 numerów, mieliśmy single ponagrywane, jakieś tam fajne, nie wiem, z Grubsonem mieliśmy single nagrany, kiedy wiesz, akurat to był rok, w którym Gruby tak wystrzelił, więc też nam tak mogło nam pomóc pewnie, jakbyśmy to wypuścili, ale generalnie ciężko było to sfinalizować, nawet do DJ ABRK na miksy jakieś już jeździ. No byliśmy bardzo blisko finalizacji płyty, ostatecznie nigdy nie wyszła, no i potem kolejna rzecz to już jest właśnie, wiesz, z Michaelem, jak się spiknąłem i nagraliśmy ten mixtape, nie? Dobra, czyli z takich rzeczy generalnie, które wyszły, pomijając rzeczy, które tam nagraliście, ale nigdy nie były te w klamrę, no to True Crew, Tajny Vibe 2007. Tak, później... z tym, że to stary, tą rzecz to słyszało myślę z 30 osób w Gliwicach, wiesz, ale to jest rzecz, którą oficjalnie mogę sobie odhaczyć jako pierwszą, którą pokazałem komukolwiek. No i później remont mixtape 2008, powiedzmy, czy też 9. Tak, no. I później mixtape Niger, teraz nie pamiętam, czy to było 2011. To mi się wydaje, że 11, a wydaje mi się, że remont był w 10, że to było rok po roku, jakoś okay. Tak to chyba było. No. I teraz mi powiedz, bo oprócz tego, o czym rozmawialiśmy, to ja wiem o płycie The Winners z HWR-em. Aha. On i o płycie Heavy Mental. Okej. Okay.
i o twoim projekcie teraz nie odbieram telefonu. Okej, okay, jest jeszcze jedna rzecz, która jest też bardzo trochę bez echa, bardzo bez echa przyszła. To jest rzecz, którą nagrałem z Rakiem, z Tomasinem, z 2.0. Jest taka ekipa z północy, nie wiem czy kojarzysz ich chłopaków. No, to oni z Bartokatem. W czwórkę nagraliśmy taką epkę, która się nazywa Ramen. I myśmy to zrobili w 2017, bo może... W 18 okay. wyszło, z tym, że to też wiesz, jakby na, chłopaki do mnie przyjechali na tydzień, siedzieliśmy tutaj, nagrywaliśmy i od nagrania tego do wypuszczenia minęło chyba ze 2 lata, więc też trochę nam wiesz, ciśnienie spadło i nie włożyliśmy wiesz, siły w promocję tego, więc to też po prostu wypuściliśmy i sobie jest, nie? Ale można to odsłuchać na kanale Ziomboj u Raka, nie? Tam to jest. Okej, okay, a powiedz mi teraz, no bo tytuł płyty był Ramen, ale czy wy mieliście nazwę jakąś tej ekipy, czy tylko ksywkami to podpisaliście? Wiesz co, czekaj, jak byście to podpisywali? Ja nie wiem, czy, kurde, nie pamiętam, jak to jest podpisane. Na pewno nie mieliśmy założenia jakiegoś, wiesz, jakiejś super grupy. No to powiedz mi, chyba wisi to jako, chyba to wisi jako Ramen i chyba wisi to jako Ramen i są tytuły jakby epki, chyba ksywek tam nie ma z tego co pamiętam, ale nie jestem pewien, nie jestem pewien. Tam był Tomasin, tam był Rak Raczej, tam był Bartokat i byłem ja. Ale jak wpiszesz sobie, jak wejdziesz na kanał Raka Ziomboj, nie pamiętam dokładnie jak się nazywa ich kanał, to tam to gdzieś wisi, na pewno w playlistach to znajdziesz. Dobra, to jest 2017, a w którym roku w takim razie The Winners było? Z rok wcześniej, w 16 bodajże? I chyba tak, chyba w 16 to puściliśmy, no. Heavy Mental chyba, nie wiem, który... 12 albo 13. 13. Chyba 13, no. Bo to było wtedy, co Meridialu płyta wyszła. Tak, 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 no, tak, tak, tak. Zresztą pamiętam, że już byłem wtedy na waszym koncercie promocyjnym w Bielsku. Myśmy nagrywali Heavy, a wyście właśnie mieli ten koncert promocyjny. Tam się chyba no zresztą to... poznaliśmy, no, tak mi się wydaje. Bardzo tak. możliwe, no. W sensie, bardzo możliwe. Kiedyś już przecięliśmy, ale tam pierwszy raz chyba gadaliśmy jakoś tam w dłużej chwilę. I to był w ogóle oficjalnie byłeś na ostatnim koncercie Meridialu no, Ever i już go, więcej już się to nie wydarzy niestety. Przejąłem młodego do Heavy wtedy, wiesz. I wszystko tak, się poszło jebać. Tak, no. tak, no. Życie, kurwa. Dobra, no i co, no i teraz jest projekt Nie odbieram telefonów. Tak, teraz jest projekt, no. No, ja mam pytanie, co to znaczy? Czy nie odbieram telefonów, to ma być, to jest tytuł ekipy, czy to jest twoja nowa ksywka, czy to jest tytuł płyty? Już ci mówię, nie odbieram telefonów, to jest w zasadzie tak, od początku, to jest projekt, który ja robię z moim ziomalem z Zabrza, z Marcinem Majikiem, człowiekiem bez ksywy. I jakby to jest trochę jego robocza ksywka nadana kiedyś jemu przez jego ziomala. Ale trochę się jakby z naszym takim wyautowaniem, że tak powiem, i lekką aspołecznością, z której trochę mamy bekę, ale ona trochę jednak funkcjonuje, niestety. Trochę przejęliśmy jakby ten lekki przytyk jego ziomala w stosunku do niego i nazywaliśmy sobie tak swój projekt, wiesz, w dwójkę, który robimy, nie? W sensie ja tam rapuję, a razem robimy bity do tego, tak to wygląda. Marcin też jakby jest moim realizatorem takim na stałe, jak ja nagrywam jakieś zwrotki czy coś, na czym mi zależy, żeby z kimś popracować, to zawsze on siedzi za sterami, jakby trochę oprócz tego, że to jest nasz wspólny projekt, to trochę jakby wszystkie rzeczy, które ja teraz robię, to można powiedzieć, że robimy w dwójkę, nie? Bo często bardzo jest tak, ja rzadko się sam nagrywam, najczęściej on nagrywa mnie, siedzimy w dwójkę w studiu, pracujemy nad rzeczami, nie? To jest taki projekt, to jest, kurde, wiesz co, myśmy jak zaczynaliśmy to robić, nie zakładaliśmy, że wyjdzie płyta, że robimy materiał, że cokolwiek, tylko że nagrywamy sobie numery. I mamy bardzo dużo numerów w formie takiej nieskończonej, tu gdzieś zwrotka, tu gdzieś jakaś pętla bitu, coś nagrane. I generalnie w takiej formie trochę to już teraz domykamy i wypuścimy to jako cały materiał. Myślę, że we wrześniu, w sensie takie mam założenie, żeby to wypuścić. Te numery ostatnie, które wypuściłem, ze 4 bodajże w tym roku i chyba w zeszłym jeszcze coś było, nie pamiętam, albo w tym. No, w każdym razie ostatnie 4-5 numerów, które wypuszczałem, to są z tego projektu. Rzeczy, które robiliśmy na bieżąco, udało nam się zamknąć i gdzieś tam, wiesz, wypuścić, a jeszcze trochę tego wisi. Chcemy to zebrać w płytę,
może nawet jakiś fizyk będzie, wiesz, wypuścimy, żeby sobie tak podsumować trochę nasze dwa lata, czy już trzy chyba nawet siedzenia w studio, takiego luźnego, bez żadnych, wiesz, założeń, planów i te rzeczy, które uważamy, że trzeba wypuścić, to wypuścimy, nie? Dobra, zajebiście. I to jest jakby taki, to jest nazwa projektu, ale który robimy tak bez jakiegoś ciśnienia i bez, wiesz, planów typu teraz mixtape, teraz płyta, teraz coś tam. Co wyjdzie, to wypuszczamy na bieżąco, nie? To jest, wiesz, powrót trochę do takiej zajawki hip-hopowej sprzed lat, kiedy, wiesz, nie rozkminiałeś, że ty nie wiadomo, co robisz teraz, że płyta, że coś tam, tylko szedłeś z zajawy, robiłeś numer i się potem działa reszta sama. Ale wiesz, paradoks tego polega na tym, że dzisiaj się rynek tak zmienił, że to jest lepsze podejście niż wydawanie całej płyty jako jedno. Tak. W sensie teraz jest bardzo singlowo, to fakt. Z tym, że ja też mam świadomość tego, że znaczy nie chcę teraz na siłę mówić, że ja to jestem jakiś super niszowy czy coś tam, tylko mam świadomość tego, że to, co robimy, no nie jest jakieś tam przebojowe, to nie jest muzyka, która się, wiesz, rozpycha łokciami gdzieś tam i konkuruje i walczy o jakieś wyświetlenie i tak dalej. Po prostu robię to, wiesz, z czystej potrzeby robienia i tak to wygląda. Ja myślę, że, znaczy ja wiem o czym mówisz, natomiast natomiast ja myślę, że ty masz słuchaczy w takich, wiesz, jakby spore nawet grono, takie jak na underground bym powiedział i ono jest takie, nie wiem jakby to powiedzieć, to mogą być ludzie, którzy naprawdę są twoimi w cudzysłowie fanami i śledzą ciebie, a nie przypadkowi, wiesz, jacyś tam goście, którzy trafią na chwilę na ciebie, no nie? Okej, spoko, w sensie, tak. Jakieś tam, że generalnie, no nie wiem, no tak patrzę na przykład, że jak ja na przykład wydaję płytę, a ty, to myślę, że twoja ma większy odbiór, wiesz co, jakieś większe echo niż moja na takiej zasadzie, no. Wiesz co, przede wszystkim to ja dawno płytę nie wydałem, więc nie ma do czego porównywać za bardzo, ale na pewno jest grupa ludzi, która stale sprawdza to, co robię i zajebiście jestem zadowolony z tego powodu i bardzo dziękuję wszystkim sprawdzającym rzeczy, pomimo mojego tam zamulenia, że tak powiem, i niekonsekwencji jakiejś wydawniczej, to zawsze są ludzie, którzy to sprawdzają. I to jest naprawdę coś takiego, co mi pozwala, wiesz, czuć się tak, że nie robię tego w próżnię, nie? Że w sensie ja bym to robił tak czy siak, bo ja zacząłem po to, że jakby z tego powodu, że czułem potrzebę i nigdy nie było żadnych jakichś tam, wiesz, rzeczy, które się promocyjnie wydarzyły się jakby w konsekwencji robienia, a nie dlatego, że ja bardzo się zabiegałem o to. Więc zajebiście się cieszę, że jest taka sytuacja, że wiesz, nawet jak to jest stary 50 czy 100 osób, to i tak wiem, że to są osoby, które zawsze sprawdzą, jak coś wyjdzie, więc wiesz, sztos, nie? Tylko robić. Mhm. Jasne. Powiedziałeś jeszcze taką rzecz, że produkujesz też bity wspólnie z twoim ziomem, no, tak, no. Z ziomem bez ksywy. Tak. I powiedz w takim razie, jak produkujecie, czego używacie, czy to jest stricte komputerowo, czy też jakiś tam, nie wiem, używacie, nie wiem, beat machine, czy coś takiego. Już ci mówię. Ja, wiesz, ja to jestem takim, wiesz, producentem w życiu bym się nie nazwał, jestem raczej takim beatmakerem i zapętlaczem, wiesz, szukam sampli, układam sobie bębny, pod którym się fajnie rapuje. Moja wiedza muzyczna jest bardzo znikoma, już trochę większa jest, bardziej realizacyjna, może jeśli chodzi o miksy i takie rzeczy. Bity robię tak bardzo, że tak powiem, na wyczucie. Po prostu jak coś działa, to działa. Marcin z kolei trochę bardziej już ogarnia, wiesz, kwestie muzyczne. Też jest samoukiem i tak dalej, ale jakby ostatni czas mocno poświęca temu. Więc trochę się nasze takie podejścia zderzają, nie? Moje takie... Okej, te bębny fajnie chodzą, do tego ten sample i co dalej, nie? A Marcin mi zaraz mówi, nie, bo to nie w tonacji, bo coś tam, nie? Wiesz, jakby mam trochę taki bat nad sobą, żeby nie przeginać, ale robię to stricte tak hip-hopowo, że tak powiem. A co do sprzętu, no to wiesz, ja zaczynałem na jakimś Fruity Loopsie klasycznie i tak dalej. Teraz obydwaj mamy machine, więc robimy te bity na machine. Marcin do oprócz tego ma jeszcze MPC-tkę oldschoolową, ale MPC-tki nie używamy trochę z lenistwa, trochę jakby z braku sensu już w tych czasach, bo wiesz, no ten sprzęt aktualny pozwala praktycznie na to samo w dużo szybszym czasie i nawet na dużo więcej. Jakiś klawisz, gramofon, samplik, wiesz, niekoniecznie winyle, czasami to są sample gdzieś tam
internetowo ściągane, byle w dobrej jakości i tak dalej. Jakby bardzo szanuję podejście, wiesz, stricte winyl, jak na przykład robi Młody i tak, i wiesz, ale ja nie jestem tak wkręcony w produkcję, żeby sobie pozwolić na skupienie się tylko na winylach na przykład, bo nie robię tego na tyle często, więc po prostu łapię, co jest dla mnie jakby najszybszym, wiesz, rozwiązaniem. No ale dbam o to, żeby to brzmiało, jakoś tam, wiesz, staram się to robić w miarę prawidłnie, na ile się da, wykorzystując internet do tego, nie? Kuba, hula w każdym razie. Także jest to na pewno na jakimś dobrym poziomie. No te bity, te bity właśnie, które, te numery, które wypuściliśmy, są bity, które zrobiliśmy my, nie? Właśnie te cztery ostatnie numery, nie? Okej. Okay. A powiedz mi, czy jeszcze, znaczy kurde, no bo to w sumie będzie twoja solówka, no nie? To się nazywa, nie odbieram telefonów, no ale umówmy się, że to jest jakby twoja... Tak, tak. Na razie jest jeden gość tylko na tym materiale. I w zasadzie nawet nie wiem do końca, czy ten numer wyjdzie, bo on już ma 2 lata i jeszcze nie dostałem zielonego światła, żeby go puścić. A wiesz, a raczej konsultuję takie fity i zawsze, żeby, wiesz, żeby była czysta sytuacja. No i tak, to będzie moja solówka w zasadzie, tak, tak, tak. Jedna z dwóch w zasadzie, które, wiesz, które teraz zrobiłem już praktycznie. No bo właśnie się miałem pytać, bo skoro tą płytę mówisz, że wyrzucicie jeszcze w tym roku, to czy jeszcze oprócz tego coś masz w zanadrzu? Tak, mam płytę z Młodym, praktycznie zamkniętą, też solówę. Z tym, że tak, mam nagrane, nie wiem, czy to jest cała płyta, w dzisiejszych czasach to już chyba płyta, ale mam nagrane 9 numerów. Brakuje mi trochę jednej zwrotki, ale jak ją będę miał pisać na siłę, to po prostu puszczę, wiesz, jeden numer z jedną zwrotką. Czy to będzie epka, czy to będzie płyta, to są tylko nazwy. Jeśli nic do niej nie dogram w najbliższym czasie, to ona zostanie w takiej formie. Musimy się z Młodym umówić, zresztą rozmawiałem z nim 2-3 dni temu i jesteśmy na łączach, muszę przyjechać do Bielska, porobimy aranżę. Może dogramy jakichś instrumentalistów, bo ja bym chciał, żeby to trochę bardziej muzycznie, wiesz, mogło być chociaż lekko dotknięte przez kogoś, kto trochę jakby przyprawi tą płytę. No i tak, no i w zasadzie bardziej od Młodego niż ode mnie zależy, kiedy to pójdzie, bo jakbym miał teraz zamknąć na tym etapie swoją robotę, no to ja już mam to nagrane, nie? Z tym, że Młody, wiesz, jest aktywnym bardzo producentem, robi dużo rzeczy, więc ja sobie grzecznie w kolejce czekam, wiesz, na swoją kolej. Jakby też tyle razy Młody ze mną próbował robić drugie heavy, to się nigdy nie udawało, więc ja teraz pokornie po prostu zamykam, wiesz, mordę i czekam, aż znajdzie czas dla mnie, nie? Ale to jest taka rzecz, że jak ona by wyszła za rok, to i tak myślę, że będę zadowolony, nie? Zresztą pierwsze rzeczy nagrałem rok temu, bo jakby to jest płyta, która powstała w 2 lockdowny, nie? Jak nie miałem pracy, w sensie nie miałem, zamknęli, wiesz, był pierwszy lockdown, miałem trochę czasu na chodzenie do studio, co nagrałem z 5-6 numerów i teraz podczas drugiego lockdownu nagrałem ze 3-4 numerów. Jeden chyba wywaliłem po drodze, Młody jakiś jeden odrzucił, no i mamy tyle materiału, nie? No dobra, no czyli generalnie mówimy tutaj o dwóch płytach, które są w zasadzie prawie gotowe i one wyjdą niebawem. Tak. No czy teraz będziesz się skupiał po prostu, żeby to pozamykać w całość i wypuścić, czy równocześnie już masz coś jeszcze nowego w głowie? Wiesz co, problem jest taki ze mną, że ja w ogóle mam zawsze w chuj rzeczy rozgrzebanych i ciężko mi to jest zbierać i wypuszczać, nie? I tak, już jest kolejna rzecz. Kurde, to jest rzecz też z dwoma ziomkami rapującymi moimi, takimi jakby z czasów mojej większej aktywności i nie chcę więcej na razie mówić, bo to jest, wiesz, mówienie, dużo mówiłem różnych rzeczy zawsze, nie? Więc, ale robimy to i czuję, że jest zajawa i mam nadzieję, że to się też uda. To raczej też jest taki, no, specyficzna jazda taka, wiesz, taka... Kurde, dobra, nic nie mówię, po prostu. Jak będzie więcej, to się będę odzywał na ten temat, ale cały czas robię. Dodatkowo, wiesz, nagrywam też cały czas jakieś tam solowe numery przypadkowe, że, wiesz, jakiś beat mi siądzie, coś tam nagram. Tak naprawdę, jakbym pozbierał rzeczy ze studio, które nie idą na żadne projekty, to myślę, że z 2 mixtape bym z tego złożył, nie? Z tym, że ja często mam tak, że mi się rzeczy trochę deaktualizują i nie zawsze chcę to potem puszczać, co jest moim błędem, bo zbyt wolno działam po prostu w takich kwestiach, nie? Ale może kiedyś poskładam taki mixtape z takich, wiesz, rzeczy, które nie wiem gdzie włożyć, a uważam, że przetrwały próbę czasu i że trzeba je puścić, nie? No okej, okay, dobra. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz taką, jak od twojej strony wygląda
skład Heavy Mental, czemu się nie doczekaliśmy do tej pory drugiej płyty i czy widzisz szansę na to, żeby to kiedyś odżyło, czy już raczej to jest drzwi zamknięte? Wiesz co, kurde, ja ci powiem, znaczy tak, zaczynając od drugiego pytania, to uważam, że są drzwi zamknięte, ale nie w sensie takim, że my w trójkę nie potrafilibyśmy nic zrobić, tylko w sensie takim, że jesteśmy na takim etapie życia, że to już raczej nie będzie ten moment jak wtedy. Jakby wiesz, jak grałeś w piłkę za Molata i przestałeś, to teraz w wieku tam, wiesz, pod 40 prawie już nie wrócisz do, wiesz, do takiej zajawy pykania na boisku w piłkę, jak tego nie robiłeś. Wiesz, o co chodzi? W sensie, że no po prostu to był moment dobry na tą płytę, to nie poszło dalej i trochę na siłę by to było. Poza tym też każdy z nas i życiowo, i muzycznie poszedł gdzieś tam w swoje strony. Ja bardzo chętnie robię rzeczy z młodym, z Chawranem po dłuższym czasie też ostatnio widziałem się u niego w studio i nagrałem na jego jakiś tam projekt, chyba to jest jakiś mixtape, który szykuje. Nie wiem za dużo, ale nagrałem ze Skorupem też numer ostatnio, także ja bardzo chętnie z chłopakami coś porobię, aczkolwiek no nie nastawiałbym się na jakieś, wiesz, takie dłuższe współprace stricte jako heavy mental, no bo to się już raczej nie uda, nie? To była płyta, która powstała w jakimś tam określonym czasie, w określonym naszym podejściu do robienia muzyki i na siłę byśmy to musieli powtórzyć, nie? A druga płyta nie powstała, no bo jakoś tam się nie poskładało, ja mocno zamulałem. Mnie też, wiesz, mocno wtedy melanż wchłonął, że tak powiem, hip-hopowy. Trochę, w sensie, wiesz co, ja większość winy za niepowstanie tam kolejnych rzeczy biorę na siebie, bo uważam, że trochę nie udźwignąłem presji, wiesz, że po prostu trochę się bałem tego wszystkiego, że to się zaczyna robić takie, wiesz, grube, nie? A ja, kurwa, no mam taki charakter, że jak coś, wiesz, jak za bardzo jestem na świeczniku, to muszę spierdalać, nie? Niestety. Więc jakby jak chcesz pracować w show biznesie, to się, kurwa, nie sprawdzi, nie? Więc trochę, wiesz, zamiast przyjeżdżać do studia i nagrywać numery, to przyjeżdżałem i chlałem wódę i spałem na kanapie, wiesz. No tak to wyglądało, nie. Jakby dla mnie to był okres mojego życia, który wspominam dość mrocznie, wbrew pozorom, bo powinno się wydawać, że wiesz, że tam jakiś mikrosukcesik odhaczony i można iść dalej, a mnie gdzieś tam ta presja pozjadała. Chłopaki pracowali sprawnie, a mniej, no wiesz, trochę frustracji w nich to na pewno rodziło. We mnie też z kolei, bo ja chciałem, ale wiesz, nie potrafiłem do tego podejść odpowiednio. No i gdzieś tam to się rozmyło, nie? Szkoda, jaki jest w takim razie, no powiedz mi w takim razie, jaki jest level popularności, który chciałbyś osiągnąć, a którego byś już nie chciał? Jakby, wiesz, no umówmy się, że nawet jeśli nie, wiesz, nie pasuje ci do końca stanie na świeczniku i wiesz, bycie w świetle reflektorów, to jak zawsze jak wydajemy płytę, to raczej byśmy, wiesz, wolelibyśmy, żeby jej posłuchało 1000 osób niż 15 osób. Nie, no proste, jasne. Więc pytanie moje brzmi, gdzie jest ten level, gdzie byś chciał siebie widzieć? No nie? Ja ci powiem, że jakby nie wiem, nigdy nie myślałem o tym, ale to, o czym mówiłem, jeśli chodzi o presję, to ja też trochę bardziej tak odśrodkowo o tym myślę, w sensie środowiskowo, że wiesz, z ziomka, który sobie nagrywał w piwnicy, nagle wiesz, tutaj jedziesz do jakiegoś typa, którego słuchałeś przez lata podpisać umowę, potem w studio siedzisz, wiesz, z kolejnym swoim jakimś tam idolem z przeszłości, bardziej o tym myślę, że trochę się czułem taki, wiesz, taki kurwa, syndrom oszusta to się nazywa, nie? Że wiesz, że jak to się stało, że ja tutaj jestem, nie? I trochę po prostu bardziej o to chodzi, bo taka popularność stricte w sensie, że ktoś powie osiem, ma fajne rzeczy, no to jakoś, wiesz, no nie umiem się wczuć w taką rolę, nigdy tego nie miałem. No, czasem ktoś rozpoznał na ulicy, wiesz, w tamtych czasach i okej, ale nie wiem, o tym nigdy nie myślałem. Ja bardziej myślę właśnie o tym, że nie byłem gotowy stanąć jak równy z równym do, wiesz, do jakiejś tam współpracy z ludźmi, których kiedyś słuchałem. No jakoś czułem się, wiesz, czułem się tam nieswojo bardzo, nie? I to sprawiło, że jakoś tam sabotowałem to odśrodkowo, nie? Sam sobie. No rozumiem, ale to jakby zupełnie niepotrzebnie mi się wydaje, bo zresztą oboje z Michaelem ostatnio stwierdziliśmy, że lirycznie to ty jesteś topka, no. Także dzięki, dziękuję. Widziałem to trochę, wiesz, zawstydziłem się trochę, dziękuję. Aczkolwiek to, wiesz, jedno jest wiedzieć, że niepotrzebnie, a drugie jest jakby umieć tą wiedzę teoretyczną zastosować, nie? I to już są dwie różne kwestie.
No ale już wiesz, już skoro przez to przebrnąłeś, to, to może teraz z nowymi projektami będziesz, wiesz. Ty bardziej... przede wszystkim teraz jestem starszy o 10 lat, nie? Wiesz, to pazury, też inaczej, nie? Już pazury masz, wiesz, naostrzone. Nie? Teraz jest git. Teraz sobie robię bez jakichś większych oczekiwań, ale regularnie, wiesz, cały czas robię. Zresztą no, mam dwa materiały, no to się nie zdarzyło od lat, żebym miał, wiesz, zamknięte jakieś rzeczy, więc. Dobra, no to... zajebiście. Powiedz mi teraz taką rzecz, chciałbym cię zapytać, to jest pytanie, które zadaję każdemu, mianowicie chodzi o top 5, to jest top 5 twoich raperów z Polski, top 5 twoich raperów ze Stanów, to jest taka rzecz, której mi zawsze brakowało w polskim hip-hopie, bo nie wiem, za granicą taka rozmowa top 5 to jest rozmowa, która, przy której się kręci melanż każdy, wiesz. Tak, tak. No. Nie? Natomiast u nas jakby nigdy tego za bardzo nie było i ja to staram się tu wprowadzić, także zacznijmy, nie wiem, od którego chcesz, czy polski, czy zagraniczny, let's go. Nie wiem, od Polski może zacznijmy. Wiesz co, z tym, że to jest też tak, że moje top 5 dzisiaj może być trochę innym top 5 za dwa tygodnie na przykład, nie? W sensie takim, okay. że muzyka, której słucham, może, wiesz, to też kwestia nastroju, ale tak... To znaczy, mi chodzi, widzisz, bo aha, mi chodzi bardziej, jak mówimy o top 5, to taki all over, no nie? Okay. Czyli jakby nie to, no bo wiadomo, jak ja bym teraz pomyślał o rzeczach, które słuchałem w ciągu ostatniego miesiąca najbardziej, okay, to tam nie ma nikogo z mojego top 5. Dobra, rozumiesz? Kumam. Czyli chodzi o rzeczy, które są takie, że jakby takie pewniaki, nie? Które już wiem przez lata, że okej, dobra. No to tak, no to z polskich rzeczy to na pewno Włody zawsze był moim takim, wiesz... Ja u niego lubię prostotę, nienachalność i celne, wiesz, celne pisanie takie, że tam są dwa wersy, a ty mówisz, okej, dobra, wszystko wiem, co chcesz powiedzieć, nie jakieś takie owijanie w bawełnę. I to w zasadzie od samego początku, jakby od pierwszych nagrań Molesty zawsze Włodiego zwrotki robiły dla mnie robotę. Nawet do teraz, gdzie wiesz, dużo ludzi mu zarzuca, że to są płyty o jaraniu, ja nie jestem w ogóle jaraczem stary, a ja uwielbiam tą muzykę, nie, wiesz, o co chodzi, więc jakby... To są rzeczy, które zawsze gdzieś tam dla mnie są mega spoko. Kto tam jeszcze? To moje top 5 mogło z 5 lat temu mogło wyglądać trochę inaczej, ale teraz wymienię z czystym sumieniem zawodników, którzy według mnie, jakby w mojej opinii, na to zasłużyli. No to kolejnym takim zawodnikiem, którego bardzo lubię słuchać, choć teraz już troszkę mniej, ale Oskar z Problemu jest dla mnie chujkotem. Pomimo tego, że nie jest jakby super oldschoolowcem, tam pomijam te jego, wiesz, poprzednie rzeczy typu Dobry Towar i tak dalej, wiadomo, długo nawija, ale mówię o tym momencie, kiedy wybuchł tak mocniej. To jest przezawodnikiem. Kto tam jeszcze? Hadesa bardzo lubię, w sensie, wiesz, flow i stylówę i taki klimat, który, wiesz, no nie jesteś w stanie pomylić jakby jego zwrotek z nikim. Kto jeszcze z Polski? Kurde, widzisz, trochę mam teraz problem i na pewno kogoś nie wymienię i będę żałował za chwilę. Chciałbym takich ludzi, których wiesz, kurwa, no Mes jest dla mnie przechujem, nie? Jeśli chodzi o też właśnie pisanie i czasami przekombinowuję i czasami mam wrażenie, że ma parcie na udowadnianie za bardzo, już wiesz, jak bardzo jest kozackim raperem, więc jak wyszedł, nie wiem, czy ostatnio słyszałeś taki singiel, nie pamiętam jak się nazywa, Nabicie Worst Case'a, taki prosty, oldschoolowy beat, on sobie tam łódką płynie i rapuje. I tak się ucieszyłem, że na takim prostym bicie znowu usłyszałem Mesa jak za dawnych czasów, po prostu rapującego to, co chce zarapować, a nie, wiesz, plątającego się w te swoje, wiesz, triki techniczne różne, nie? To jest dla mnie mega, mega sztos. Kurde, kogoś jeszcze... Ja u niego w pewnym momencie zauważyłem coś takiego, ja go lubię, ale ale na pewno go nie lubię aż do takiego stopnia. I zauważyłem u niego taką wkrętkę w to, jak rapuje Kendrick, nie wiem, czy się... Okej, tak. W sensie nie jestem turbofanem Kendricka, ale jak wychodziły tam rzeczy Mesa, to jakieś tam sprzed dwóch płyt, powiedzmy, czy jakoś to mniej więcej wtedy, czy trzech, to usłyszałem jakby schemat robienia numerów w ten sposób, flow i tak dalej, tak, okej, dobra. No ale wiesz, z drugiej strony, jakby tak do tego podejść, to w każdym Polaku znajdziesz, jasne, wiesz, flow jakiegoś rapera ze Stanów, nie? To nie ma co pierdolić. Wiesz, gorzej jak to się robi kserowanie na swoim podwórku, nie? A takie jakby inspiracja Stanami dla mnie nie jest niczym złym. No ale co, mamy jeszcze jedno miejsce chyba, co? Ciężko mi, kurde, teraz kogoś wymienić. Chciałbym wymienić kogoś młodszego też, żeby nie było, że wiesz, że tylko dziadów starych słucham.
Kurwa, no nie wiem, stary. Wiesz co, zróbmy tak, zostawmy to jedno miejsce, jak mi coś wpadnie do głowy, to ci powiem po tym, po dobra. Raperach to Stanów. Dobra, to powiedz mi w takim razie jeszcze, zanim przejdziemy do Stanów, ulubiona płyta Włodiego twoja? Stary, musiałbym no teraz powiedzieć, że ta z 8.8, ta najnowsza jest moją ulubioną, nie? W sensie do tamtych poprzednich mam sentyment, ale ja słyszę rozwój. I słyszę też, w sensie te bity 8.8 mnie strasznie robią, to jest no totalnie właśnie, mój klimat. Właśnie miałem to powiedzieć, że bo mi nie siada za bardzo, dla mnie to jest no za ciężkie. Ale... Tu, mama, ja uwielbiam takie ale... rzeczy, więc wiesz. Znaczy, to też nie jest muzyka, którą codziennie mogę słuchać, wiesz, do obiadu, bo bym po prostu samobójstwo mógł popełnić, ale klimat i ciężkość tego i takie właśnie rozmycie i to wszystko, ja strasznie to lubię, nie? Trochę mi się znudził ten taki hip-hop, wiesz, taki klasyczny, klasyczny i szukam trochę innych rzeczy i mi to też trochę śmierdzi jakimś alchemistem najnowszym, gdzie on tam też potrafi sample zapętlić bez bębnów i wiesz, i jest beat, nie? I jakby to są te rzeczy, które ja bardzo lubię, więc... Włodi na tych bitach jest Włodim dla mnie najlepszym do słuchania, nie? Pomimo tego, że wiesz, ta jego pierwsza płyta, potem ta płyta druga po przerwie, mam, nie pamiętam tytułów nigdy, ale, ale jakby te wszystkie płyty po kolei, wiesz, jak nowo narodzony, jak nowo narodzony, dokładnie, i wszystko z dymem, tak? W, ale potem mówię o tej po przerwie. W jest spoko, ale wszystko z dymem, wszystkie drogi prowadzą do dymu, były takie dwie płyty, pamiętam. Była ta epka Osad, no wszystkie te rzeczy bardzo lubię, ale ta najnowsza jest dla mnie stosem i czekam, co się tam dalej wydarzy. O, z Polaków, stary, no Erosa jeszcze muszę wymienić, nie? Okej. Okay. To też nie jest taki, Eros to jest taka, wiesz, kwintesencja dla mnie MC i to nie jest też gość, którego ja mógłbym słuchać 20 kawałków pod rząd, bo to jest tak, jakbyś za bardzo zupę przyprawił, wiesz, o co chodzi. W sensie, ja lubię Erosa, jak zajebie zwrotkę, że po prostu siedzisz, mówisz, okej. Okay. Poza tym stylowa dla mnie u rapera to jest coś takiego, że jest wers jakiś tam i tylko ten raper może taki wers zarapować, żeby na przykład nie był przypałowy albo żeby dobrze brzmiał, wiesz, o co chodzi. Jakbyś wziął tekst Erosa i dał komuś innemu, to już by to nie było to samo. Wiesz, bo on czasami bardzo proste rzeczy robi, ale jakby podane przez niego są dojebane, nie? Ja mam z Erosem taki przelot, że ja, stary, słyszę, ja przeczytałem w internecie przynajmniej z 10 razy, jak nie więcej, że podjebałem Erosowi stylówkę. Okej. Pewnie chodzi, wiesz, pewnie chodzi o jakieś tam... Barwę głosu. Barwę ja głosu i tam, wiesz, no tak, chrypa jakaś, coś tam. A dobra, ludzie lubią porównywać, nie? Jebać no tak. No a powiedz mi, płyta Oscara w takim razie, która... Ja mam, stary, z tytułami co totalnie nie pamiętam, co jest z czego, ale pierwsza epka byłem strasznie rozjebany jakby świeżością flow, a dwie ostatnie płyty mi się bardzo podobają z tego względu, że czuję jakby ilość dopracowanego Oscara w Oscarze, wiesz, o co chodzi, w sensie... Ta pierwsza epka była taka dzika i świeża, a teraz te rzeczy, które te dwie ostatnie płyty, w sensie mixtape i płyta, są takie z pełną świadomością wykorzystania swoich wszystkich, jakby wiesz, technicznych możliwości, nie? Więc tytułami się nie powiem, ale jakby i pierwsze rzeczy, i te bardzo ostatnie bardzo lubię. No ja na pewno te Art Brut mixtape mi się najbardziej podobają. No tak, wiadomo. Ale jeśli chodzi o, ale też mam taką teorię w ogóle, że ta płyta Problem, która się nazywała tak samo jak ten, to jest coś, ja takie widziałem, wiesz, tak jak Molesta była w 9.6 chyba, czy tam 8, sorry, i później przedłużeniem Molesty było Hemp Groove 2004, to później Problem był takim następnym przedłużeniem w 2008, no nie? To okej, dobra. 8? Czy nie? Czy później trochę? Chyba już... później. Jebać to, ale wiem o czym mówisz. Tak, no tak, tak. W sensie taki, wiesz, uliczny warszawski sznyt wzięty na nowy level w nowych czasach. No tak, tak, no, jest coś w tym, no. Dobra, a powiedz mi w takim razie, no a Hades? To samo pytanie o Hadesie i o Mesie. Ale mówisz o płytach? Ulubiona płyta, no. Dobra, płyta Mesa, którą lubię najbardziej, to chyba Rapper Sampler. To jest, nie wiem, czy to jest ostatnia, czy przedostatnia. Miał też teraz ostatnio taki projekt z jakimś muzykiem jazzowym. I jak to się nazywa? Biały Tunel? To nie było dla mnie totalnie, ale Rapper Sampler, sztos na maksa. Zresztą tam też sobie bity sam zrobił, z tego co pamiętam, i bardzo mi się to podobało.
I tam w ogóle były też takie przeloty Kendrickowe, to jest to, co mówisz, że tam były takie numery, gdzie to flow było słyszalne. A Hades co? No płyta z Galusem jest sztosem na maksa. Ta pierwsza solowa, jak się nazywała, pamiętasz? Kurwa, totalnie nie pamiętam tytułu. Ja ci powiem, że niebieska okładka, Galus robi bity. Ja nie, bo ja z Hadesa tak średnio akurat. Dobra, kumam. No ale to jest na pewno taka płyta klasyk dla mnie. I płyta chyba się nazywała Czasoprzestrzeń z Emadę. Mega sztos. Tylko, że wiesz co, ja mam też tak z tymi, na przykład z Hadesem mam tak, że ja te płyty traktuję bardziej w całości muzycznie, przez to, że tam mi się klimat, muzyka i tak dalej, tak jak z Włodim z ostatnią płytą, że jakby ta płyta jako całość mi mega robi robotę. Nie? Ja tam nie liczę, w sensie tekstowo one też są spoko i tak dalej, ale ja tam nie liczę na jakieś fajerwerki, punchline'y, nie wiadomo co, tylko to jest taka muzyka, którą puszczam i jakby w całości mi to zajebiście siedzi. Nie? Dobra, super. O Erosa się nie pytam w takim razie, bo Eros choć pomimo wielu lat na scenie pierwszą solówkę wydał, no nie? Także jeszcze będziemy mieli czas o tym pogadać. Dobra, to przeskoczmy do top 5 ze Stanów w takim razie. Dobra, tu będzie trochę łatwiej, chociaż to też jest trochę płynne, ale na pewno Prodigy z Mobb Deepów jest dla mnie takim, wiesz, wzorem do naśladowania, jeśli chodzi o rap. Trochę taki odpowiednik Woody'ego, nie? W sensie też nie ma fajerwerków, flow jest takie, no. Nigdy, kurde, o nim nie pomyślałem w twoim kontekście, a teraz jakby to super ma, kurwa, sens, że go wymieniłeś. Okej, okay, no, spoko. Tak mi się wydaje, no. Spoko, no, to Woody, to Prodigy. Co, Evidence'a zawsze lubiłem bardzo, pomimo tego, że trochę już, kurwa, trochę mi się nudzi Evidence, to jakby cały czas na bieżąco przez to, jaką muzykę wybiera. Młodemu nie. Wiem. Znaczy młody wie, no gadamy o tych rzeczach, ale jakby Evidence sam w sobie mi się trochę nudzi, ale klimat, jaki na tych płytach panuje, nawet tych ostatnich, zresztą dzisiaj z pół płyty słuchałem nowej i też to są totalnie moje rzeczy, nie, jeśli chodzi o muzykę. To jest takie, to jest wbrew pozorom, wiesz, tam jest dużo spokoju i dużo takiej pewności siebie bez robienia hitów i ja lubię takie rzeczy bardzo. A która płyta Evidence'a najbardziej ci siedzi? Dialated bardziej czy Evidence? Nie, Evidence celowy. Dialated mam sentyment i bardzo lubię i tak dalej, ale jakby lubię bardziej solową twórczość Evidence'a przez to, że tam już nie ma kompromisów żadnych, tylko jest totalnie jakby, wiesz, klimat, który on czuje. Cats and Dogs, mam wielki sentyment do tej płyty. Whether or Not też zajebista płyta, w sumie obydwie są dla mnie na równi. Po tej jeszcze była jedna, czy mi się wydaje? Po Whether or Not. No tam jeszcze była, wcześniej był ten Layover. Layover też, dobra, to są też sztosy, ale jakby, ale od Cats and Dogs do góry jakby cały czas to bardzo lubię i pomimo tego, że rap Evidence'a niczym mnie za bardzo nie zaskakuje, to klimat na tych płytach jest dla mnie nie do podjebania, nie? To jest drugi zawodnik. No, jakby trzecie miejsce, gdzieś tam, kurde, jest kilku takich zawodników, ale Big Pana musiałbym wrzucić, bo dla mnie był zawsze takim po prostu, wiesz, karabinem nie zostawiającym jeńców i bardzo mi się to podobało, co Big Pan robił. Jest rozpierdalatorem no maksa. No i teraz świeższe rzeczy, w sensie na pewno mam jeszcze kilku oldschoolowych MC, którzy musieliby się na tym, wiesz, na jednym z 10 zmieścić, na jednym, wiesz, miejscu na podejście, ale wybieram Big Pana i co, no cała Griselda, ale Conway z Griseldy. Conway jest dla mnie takim, wiesz, takim, że jakby odkąd go usłyszałem, to automatycznie wskoczył na miejsce, wiesz, pomimo tego, że to jest kilka lat dopiero, to wskoczył na miejsce dla mnie takie po prostu, że podium totalnie. No i z rzeczy ostatnich, które słucham, to Alchemist robi rzeczy z takim typem, który się nazywa Baldy James. On jest takim, ja go trochę nazywam właśnie z Marcinem, jak w studiu siedzimy, że to jest taki trochę, wiesz, nieślubne dziecko Prodigy'ego, nie? Sposób rapowania i tak dalej, jest takim totalnie zamulonym, wiesz, ujaranym typem, ale jakby flow i sposób, w jaki, wiesz, w jaki rapuje, plus no Alchemist jest moim ulubionym producentem, więc bity Alchemista do tego, no to by była moja piątka na dziś, tak myślę. Ja, no to widzę, że wy macie mega podobną jazdę do młodego. No razem. Stary, wiesz, no skąd, wiesz, musi, te wspólne rzeczy się nie biorą znikąd, nie?
No. Także może, kurde, to heavy metal jeszcze kiedyś pyknie, jak tak dalej pójdzie. Słuchaj, a... Ja myślę, wiesz co, ja myślę, no. że prawdopodobnie jakby ta płyta nasza teraz to nie jest ostatnia muzyka, jaką zrobimy, ale nie, raczej nazwa, wiesz, raczej projekt heavy metal jako heavy metal to nie, nie? Ale muzyka wspólna, tak. Tak, tak to widzę, nie? Tak to czuję na teraz. Dobra, a powiedz mi... No dobra, przejdźmy teraz do mojej gry. Robię okay. grę z moimi gośćmi na zasadzie, wiesz... Słuchałem wywiadów, kumam, no. NBA playoffy, ja ci podaję zestawienie raperów, mówisz ten czy ten i jakbyś uzasadnił tam dwoma... Dobra, dobra. To by było fajnie. No to lecimy. Kobik czy rower? Kobik. Kobik... w sensie... Jakby ciężko porównać, bo rowera dawno nie słuchałem. W sensie nic chyba nie wypuszcza, a Kobik się bardzo wyrobił stylówkowo, jest taki, wiesz, flow i tak dalej. Pomimo tego, że to nie jest rodzaj rapu taki dla mnie, to bardziej doceniam jakby tą całą drogę, którą przeszedł do teraz. To Kobik. Rozumiem. Ja też bym wybrał Kobika. Rower coś tam, kurde, wypuścił, ale ja nie pamiętam, w którym roku to było. To nie było dawno, w każdym razie on wypadł z tego Step Records i ta płyta, którą sobie wypuścił własnym sumptem, to ona już tak jakby przeszła, wiesz, bez tej promocji. Nie? Która... No to klasyka, jak się wypada z wytwórni, to trzeba potem, wiesz, dwa razy więcej zapierdalać, żeby się z powrotem zbić na ten level, nie? Dobra, następne zestawienie. Jarecki czy Grubson? Bu, 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 bu. To wiesz co, ciężkie porównanie, bo obydwu lubię za inne rzeczy, ale jakbym miał wybrać, kurwa, no widzisz, nie wiem, stary. Dla mnie to jest remis, ale ze wskazaniem na Grubsona, przez jakby większy fenomen i takie większe jakby pierdolnięcie artystyczne, nie, że jakby... To jest, kurde, wizjoner jakiś trochę, nie? Wiesz, to mam na myśli, nie? Jerecki jest przejebany wokalistą i jakby, wiesz, czapki z głów, ale Grubson jednak więcej narobił szumu i tak, w sensie nie mówię o takim ogólnym, ale jakby bardziej efektownie wjechał na scenę, mam wrażenie, nie? No ja myślę, że Jarecki tak naprawdę teraz trochę zacznie być głośniej o nim, bo on chyba teraz tą płytę ostatnią wydał w tym Universal, to znaczy Universalu, Def Jam, no nie, a tak naprawdę. No, to jest... Łamane przez Def Jam. Tak, no tak, no. Dobra, Grubson, zajebiście. Hada czy Włodi? Włodi. Do Hady, wiesz, też duży sentyment, zresztą na jedną płytę jako Heavy się dograliśmy i jakby bardzo się cieszę z tego powodu, bo to był moment, kiedy Hada właśnie siedział i tam, wiesz, chłopaki z wytwórni chcieli mu trochę pomóc i zrobili taką płytę z fitami, po prostu, wiesz, do zwrotek Hady się ludzie dogrywali, takie, wiesz, taka trochę rakieta do więzienia, nie, wiesz, trzeba szybko płytę nagrać i duży sentyment i tak samo, wiesz, jakby od początków i na Moleście i tak dalej, no ale Włodi jednak jest, wiesz, bez dwóch zdań kozakiem. Okej. Okay. Reno czy Smarki? Reno. Bardziej lubię to, jak Reno pisze, bardziej lubię flow Reno, chociaż to są zawodnicy, wiesz, to jakby wybieram dlatego, że każesz mi wybierać, ale to są dla mnie zawodnicy też, którzy stoją na tej samej półce, ale Reno jest dla mnie większym kozakiem i bardzo lubię jego tą płytę 50-50, którą wypuścił jakiś czas temu. Ona też trochę bez echa przeszła, no bo też trochę przeczekał swoje czasy. 17, no, tak, ale zajebista płyta, no maksa mi się podobała. Ja tak, ja właśnie ją odtwarzałem sobie, nie wiem, wczoraj do niej wracałem. Okej. Bardzo fajna płyta. Dobra, no to przechodzimy na, kurwa, West East Coast, znaczy na prawą stronę po prostu. Okay. Bu czy Rufiok? Bu, zdecydowanie. Szanuję obydwu znam, jakby ziomale i tak dalej, ale Bu jest, wiesz, legendą śląską dla mnie i tutaj kropka, więcej nie trzeba mówić. Okej. Okay. Michael czy Skorup? Ty, kurwa... To jest niemiłe. Okej, okay, dobra, wiem jak to ugryźć. Znowu, ta sama półka dla mnie, jeśli chodzi o, wiesz, rapowanie, skisy i tak dalej, jakbym miał wybrać w ogólnym pojęciu takim, ocenić, kto więcej zrobił i tak dalej, w sensie tak więcej nie liczbowo, ale więcej ogólnie dla
dla tutaj lokalnego hip-hopu, to powiedziałbym Skorup, ale sposób pisania Michaela zawsze był mi bliższy, wiesz, w sensie to było zawsze takie bardziej, wiesz, z wątroby, a Skorup tak bardziej, wiesz, tak na wesoło, nie? Wiesz, jakby bardzo upraszczam, ale wiesz, co mam na myśli, nie? Więc ja wolę takie, wiesz, ja wolę takie bardziej wyżygiwanie niż pisanie kawałków, nie? Czyli Michael. Michael, ja bym, no. Wiesz co, ja bym też chyba powiedział Michael, z tym, że taki mam dysonans tu, że ogólnie Michael po prostu jest dla mnie ciekawszym, albo nie wiem, ciekawszym to może nie jest też dobre słowo, po prostu jego styl rapowania mi bardziej siada, natomiast natomiast nie ma takiej płyty Michaela, której słuchałem tyle razy, co Ludzie Chmur z Skorupa. Okej, okay, bo może przykład. Dlatego, że nie ma płyty Michaela. No może, no nie, może. Ale wiem, co masz na myśli, no kumam. No, no dobra. Następny, Joka czy Dab? Ciężko wybrać, ale... A płyta Michaela w ogóle, żeby było, bo już jak skoro tak mówimy, aha, to wychodzi w przyszłym miesiącu. Okej, okay, w sensie mam świadomość tego, bo rozmawiałem z Michaelem w ogóle chwilę dłużej przez telefon ostatnio, także wiesz, też tam się pewnie spikniemy niedługo. Chyba Joka ze względu najbardziej jakby, wiesz, w sensie oni są podobni dość, tak mi się wydaje, w sensie zawsze mi się tak wydawało, w sensie jakby oni byli dla mnie osobną kategorią, oni dwaj, ale więcej stylówki zawsze wyczuwałem gdzieś tam u Joki, nie? Takiego harpagaństwa rapowego, nie? Dab był zawsze taki bardziej ugrzeczniony dla mnie. Mi się, no ja też mi się tak wydaje. To bracia zresztą są, no nie? Tak. No. Dobra, Miłosz czy Rahim? U panie. Kurwa. Zastrzelił. Wiesz co, bo nie, no chodzi o to, że wiesz, ja jakby solowo Rahima nie słucham po prostu, nie jest to dla mnie, wiesz, to nie jest, bardzo szanuję za, wiesz, za wkład i tak dalej, ale to nie jest totalnie mój rodzaj muzyki. No i Miłosz też, i tu mam problem, nie? W sensie to nie wybieram między dwoma jakby swoimi ulubionymi raperami, ale wiesz co, postawię na Miłosza ze względu na trochę większą wszechstronność, mam wrażenie, nie? Rahim dla mnie zawsze jest Rahimem, a Miłosza trochę bardziej umiem odnaleźć w kontekście innych raperów, gdzieś tam, wiesz, więcej fitów różnych, tak trochę bardziej go uniwersalnie traktuję od Rahima, ale jakby muszę podkreślić, że to ani jeden, ani drugi to nie są jakby moi ulubieni raperzy, nie? Dobra, no to przechodzimy do drugiej tury. Kobik czy Grubson? Grubson. Okej. Okay. Włody czy Reno? Kurwa. Wiesz co? Zrobimy tak. Postawię na Reno z tego względu, że chętnie bym posłuchał więcej Reno i jakby mam trochę niedosyt u niego, co też jest w sumie spoko, ale mam duży niedosyt i jestem bardzo ciekawy, jakby było, jakby Reno był, wiesz, regularnym raperem, wiesz, nagrywającym płyty i tak dalej, nie? O Włodim mam wrażenie, że już sporo wiem i że no pewnie jeszcze zaskoczy albo nie zaskoczy, ale jakby stawiam na Reno, no. Jest dla mnie cały czas jakąś taką nieodkrytą postacią do końca. Okej. Okay. Bu czy Michael? Kurwa, trudne to jest. Znowu, za sposób pisania inaczej. Bu mnie zawsze rozpierdalał flow swoim, które w ogóle, wiesz, dawno, dawno temu już nie było do niego podjazdu na Śląsku, uważam. Tak flowowo stricte i też, wiesz, sposób pisania i tak dalej. Ale Bu... Teraz rzeczy, które pisze Bu, one są dalej spoko,
ale do mnie aż tak nie trafiają, jak słyszę Michaela, u którego słyszę trochę więcej głodu takiego mikrofonowego, wiesz, że tam jest jeszcze więcej do powiedzenia, nie? A był przez swoją regularność troszkę mi się jakby gdzieś tam, nie chcę powiedzieć, że rozmienił na drobne, ale trochę mi się tak rozpłynął lekko, wiesz, w sensie tak dużo tych rzeczy od Bóg słyszałem, że, no, że też jakby więcej, bardziej czekam na Michaela rzeczy, nie? Okay. Więc to może być jakiś wyznacznik. Dobra, Michael w takim razie. Joka czy Miłosz? Joka zdecydowanie. No dobra, no i mamy półfinał. Grubson czy Reno? Jakbym miał teraz dostać dwie nowe płyty, to wolałbym płytę Reno. I Michael czy Joka? Michael. Wow, ale fajny kurwa finał w ogóle. Michael czy Reno? Kurwa. Taki kurwa mega undergroundowy chyba. Chuj, no. W ogóle się chyba dwóch najbardziej undergroundowych raperów z tego całego zestawienia. Tak, tak. No ale wiesz, to też dlatego, wiesz. To ma sens, bo to ty lubisz słuchać. No tak, nie? tak. Plus wiesz, no też kurde, jak jest mało tych rzeczy od niektórych dobrych zawodników, to się na to czeka i jakby automatycznie chcesz tego więcej. Kurwa, no tutaj też, dobra, okej. Równe postacie dla mnie, trochę z innych powodów i tak dalej, ale jakby podium wspólne, ale jak mam wybrać, to wybieram Reno z tego względu, że po Michaelu też bardziej wiem, czego się spodziewać, a po Reno nie do końca, nie? Chociaż myślę, że jak posłucham płyty Michaela, to może się zaskoczę, wiesz, jakby spoko, nie? Ale no to jest taki finał, wiesz. No. Rzut monetą, nie? Bardziej. No. Fajnie. Dobra, zostawmy tą grę. Reno wykrywa Michael na drugim miejscu w tych playoffach. A powiedz mi jeszcze, zanim będziemy kończyć, jakie Biak ma inne zajawki poza rapowaniem? Bo to coś robisz. Ja na przykład słyszałem, nie wiem, że ty robisz tatuaże teraz, to jest prawda? No tak, siedzę w studio tatuażu swoim właśnie. Okej. No tatuuję cały czas, non stop, to jest wiesz, moja praca i zajawka od w zasadzie jakichś 4 lat, można powiedzieć. Okay. A tak od 2 już wiesz, na 100%, na grubo. Kurde, zapomniałem o tym, bo ja bym się przyjął, bo ja się teraz wydziabałem ostatnio, jakbym wiesz. No to zapraszam. Na następnym razem tutaj, może. No. U nas jest, wiesz, tutaj trochę autoreklamy, krewka, tatu, zapraszam, Gliwice, wiesz, jest tu nas 5 osób, różne stylówki, wszystko się da zrobić. Także przemyciłem trochę reklamy. No także wiesz, to jest moja zajawa, jednocześnie praca. Wiesz, jaka jest moja kolejna zajawa? No syna mam 2-letniego ponad, więc to też jest zajawa, wiesz, poniekąd, nie? Wiesz, oprócz obowiązków. No i co? Nie, jakoś nie mam szerokiego super spektrum zajaweczek, ale kolejną moją mocną zajawką jest teraz układanie sobie życia mocniej, wiesz, takie trochę porządkowanie, wiesz, 36 lat, druga 18, także mam zajawkę na trochę ogarnięcie się bardziej w tym wszystkim, czym się zajmuję. I trochę się tak organizuję, że tak powiem, na rowerze sobie śmigam, wiesz, prowadzę raczej spokojne, niespektakularne życie, wiesz. Dobra, rozumiem. To powiedz mi jeszcze, zanim skończymy, taką rzecz, bo już skoro mam te Gliwice, no nie wiem, typu Skorup, Michael i Biak, w ogóle nie wiem, czy ty wiesz, bo mi, nie wiem czemu, ja sobie sprawdziłem przy okazji rozmowy ze Skorupem, Gliwice i Kielsko to są w ogóle wielkościowo, zarówno jeśli chodzi o powierzchnię, jak i o liczbę mieszkańców, niemal identyczne miasta. W sensie słyszałem rozmowę ze Skorupem, bo oglądałem sobie rozmowę ze Skorupem i słyszałem, że mówię, że 180, mi się wydaje, że mamy 160 tysięcy teraz, ale tak, no nadal to jest bardzo podobne, to są bardzo podobne. Chyba, liczby, no te liczby przynajmniej, co tam, nie wiem, ja to chyba wziąłem z Wikipedii, no nie? To nawet by powiedziały, że Gliwice są minimalnie większe. Gdzie w ogóle z jakiegoś kurwa powodu? Ja myślałem, że są dużo mniejsze. Nie wiem, ja myślałem, wiesz co, jeśli chodzi o liczbę ludności i tak dalej, myślałem, że to jest zbliżone, ale zdziwiłem się, jak powiedzieć, że powierzchnia jest bardzo podobna, bo mi się w Bielsku zawsze bardzo rozległe wydawało, nie? A Gliwice przez to, że znam, wiesz, każdą ławkę, to wydaje mi się, że można je przejść, wiesz, w 40 minut dookoła, nie? No i to jest trochę nieprawdą, ale wiesz, no to jakby przez to, że je znam, to wydaje mi się trudno małe, a Bielsko jest dla mnie cały czas takie, jakieś takie, wiesz, tam zresztą ale góry, to wiesz. Wydaje mi się, że to jest wielkie miasto, znaczy tak powierzchniowo, nie? No ja tam
Nie, no w każdym razie byłem zdziwiony, że tymi liczbami tam, ale aha, powiedz mi w takim razie, nie wiem, może byś mi coś polecił w Gliwicach, jakbym wpadł do Gliwic jako turysta, co fajnego aha, porobić, gdzie pójść i tak dalej. Wiesz co, to jest rzecz, której na przykład ja nie zauważałem długo przez to, że tu mieszkam, ale mamy spoko, wiesz, przedwojenną zabudowę w centrum. Jeśli ktoś jest zainteresowany jakimś rozkminianiem, wiesz, jak kiedyś mogły miasta wyglądać i tak dalej, to jest dużo jakichś tam poniemieckich budynków starych. Ja pod względem takim turystycznym stricte, to nie wiem, stary, tak naprawdę, nie? W sensie jakoś nie jestem mocno wkręcony w takie rzeczy, ale mamy dużo żarcia fajnego na przykład, nie? W sensie, no to wiesz, poleć ogóle... jakąś knajpę. Co ja ostatnio, stary, gdzie ostatnio jadłem? Tylko znowu nazwy, musiałbym w komentarzach dopisać, ale spoko indyjskie żarcie, tylko nie pamiętam, jak się nazywa ta knajpa, który jadłem ostatnio, bardzo mi smakowało. Generalnie jest tak, że jakbyś wszedł na rynek w Gliwicach, to jakbyś sobie wymyślił, wiesz, jakiego typu kuchnię chciałbyś zjeść, to prawdopodobnie wiesz, w promieniu tam 500 metrów znajdziesz, nie? To jest akurat bardzo zajebiste, bo ja, wiesz, lubię jeść, nie? Także tak. Ja teraz w Bielsku widziałem podobnie trochę, byłem wręcz nawet zaskoczony, że jest strasznie dużo się tej gastronomii pootwierało najróżniej. Wiesz co, jedna rzecz, na którą muszę zwrócić uwagę na pewno, jeśli ktoś o tym nie wie, bo dla nas to jest takie oczywiste i dość sztampowe miejsce, ale jest radiostacja w Gliwicach, od której się zaczęła druga wojna, nie? Gdzie była prowokacja niemiecka. I jakby to jest miejsce, w którym wiesz, w którym Niemcy przeprowadzili fake polski atak na niemiecką radiostację i to była, wiesz, prowokacja, która zaczęła drugą wojnę światową, nie? Więc ja pamiętam. To jest rzecz, którą warto sobie zobaczyć. Bo, to jest tam chyba też najwyższy budynek drewniany w Europie, jakoś tak, wiesz, to jest taka ciekawostka, nie? Okej. No tak. Dobra, a powiedz mi jeszcze w takim razie, kogo jeszcze z Gliwic mógłbym zaprosić do przemaglowania, no bo był Skorup, był Michael, teraz jesteś ty. Mam na oku jeszcze Escobara, tylko nie wiem, czy on coś cokolwiek robi teraz. Jeszcze. Robi. Ostatnio w życiu parę numerów z jakimiś ziomalami. Esko, wiesz, mieszka od paru dobrych lat już w Anglii, więc w Szkocji albo w Anglii, chyba w Anglii, więc jakby nie udziela się tutaj tak aktywnie, ale cały czas nagrywa jakieś rzeczy od jakiegoś czasu znowu, nie? Więc myślę, że wiesz, nie wiem jak z jego chęcią rozmowy, ale hip-hopowo coś tam robi. Kto by jeszcze z Gliwic, stary, z takich zawodników? No Dejlu jest takim zawodnikiem, wiesz, który mocno teraz idzie, gdzieś tam rozpoznawalność jego rośnie, wiesz, konsekwentnie sobie działa i na pewno... A to ja nie, w ogóle pierwszy raz słyszę o tej osobie. No widzisz, no ale to, wiesz, on jeszcze... Jakiś młody zawodnik, rozumiem, jest? Kurde, nie wiem, nie daję mu lat, stary, jest 3 dychy, wiesz, dla mnie 30-latek to niby młody, ale z drugiej strony już nie taki młody, wiesz, w sensie no jest, no ale jest na pewno w takim największym piku swojego rapowania od początku, nie? Okej. Z kim jeszcze, kurde, stary, wiesz co, nie umniejszając nikomu ze sceny gliwickiej, nie licząc oczywiście, wiesz, jakichś tam weteranów, którzy tam swoje już zrobili, to dla mnie reszta zawodników gliwickich jest mniej więcej na tym samym poziomie, że nikogo bym specjalnie nie wyróżniał, bo są ziomki, którzy, wiesz, które spoko rapują, ale uważam, że jeszcze powinni trochę więcej zrobić, żeby jakby indywidualnie kogoś wymieniać po ksywie, wiesz o co chodzi. W sensie każdego doceniam i tak dalej i tutaj też staram się angażować w jakieś tam lokalne inicjatywy, bo robimy wspólne numery gliwickie czasami i tak dalej i to nie jest jakaś tam moja chęć jakiegoś takiego, nie będę wymieniał, bo coś tam, bo konkurencja, tylko raczej tak motywacyjnie, że tak powiem, nie? Że wiesz, jest dużo ziomków u nas, którzy mogliby więcej robić, ja zresztą sam też mógłbym więcej, ale mam na myśli to, że wiesz, jakieś pojedyncze numery raz na rok to trochę nie wystarczy, żeby wiesz, być aktywnym członkiem sceny, nie? To no jasne, że tak. Czyli mówisz, że skoro już gadałem ze Skorupem, Michaelem, z tobą teraz, jakbym jeszcze pogadał ze Skobarem i Dejlu, no to taka jakby gliwicka scena jakby jest. Myślę, że w jakiś sposób tak, nie umniejszając, od razu podkreślam znowu, wiesz, reszcie chłopaków, bo jest dużo ludzi, którzy robią spoko rzeczy i tylko kurwa chciałbym, żeby więcej tego było, nie? A czekaj, a wy mnie mieliście jeszcze jednego takiego składu, kurde, z Gliwic?
Pamiętam teraz, czy oni nie byli z Gliwic, takim, myślę o mega, mega oldschoolowym. HDS? HDS albo styl VIP. Najpierw był HDS. Styl VIP, o tym tak, myślę. Paweł i Wirus. No to też moje ziomki, wiesz. Oni cokolwiek robią dalej, czy nie? Czy to już dawno, nie? Wiesz co, Wirus nagrywa coś. Nie wiem, jak teraz to wygląda u niego. Wiem, że jakiś numer ostatnio właśnie z Dale'em i Stubbsem wypuścili. Ten numer akurat to nie jest moim zdaniem coś najlepszego, co mógłbym polecić od niego. Mhm. Ale jak to wygląda tak stricte solowo, to nie mam pojęcia na ten moment. Wiem, że Wirus się udziela, Paweł trochę mniej. Z drugiej strony wiem, że Paweł ma chyba od, nie wiem, 5 czy iluś lat skończoną płytę jakąś solową, której nie wypuścił nigdy. No generalnie jakby tempo jest adekwatne do czasów, w jakich chłopaki zaczynali. Nie? Teraz wiesz, wszyscy szybko napierdalają, a oni tam sobie spokojnie swoim tempem, ale wiem, że wiesz, że na pewno Wirus jest aktywny rapowo, nie? Rozumiem, bo ja pamiętam, że jak tam byłem raz u was w Gliwicach na melanżu z Michaelem, to właśnie, tylko nie wiem już kogo, ale jedną z tych osób poznałem kiedyś i tam jakąś wódkę piliśmy czy coś. Dobra, ziom, kurde, no będziemy kończyć chyba. Fajnie, zrobiliśmy sobie przelot, czekam na te płytki od ciebie i dziękuję, że znalazłeś chwilę, żeby pogadać. Dziękuweczka, spoko. Pozdro. Pozdrowienia dla wszystkich, na razie, trzymaj się. Yo.